Siema, siema, z tej strony Turbo. Oto kolejny poradnik oraz prezentacja jednocześnie nowej modyfikacji SEBJ. Oczywiście do LS15. Są to drzwi animowane. I teraz co mi takiego szczególnego, aby pokazać Wam prezentację oraz instrukcje, w jaki sposób je zainstalować w budynku. Drzwi te posiadają animację. W tym momencie widzicie, otworzyła się klamka, teraz otwiera nam się rygiel i druga połowa drzwi. Więc na początek bardzo ważne spostrzeżenie, nie wolno skalować głównej transport grupy, gdyż może to skutkować bugiem w grze. Drzwi mogą się skalować podczas otwierania w grze i będzie to bardzo brzydko wyglądało. Więc na początek ja sobie je obrócę. Umieszczamy drzwi we wnętrze budynku. Tak mniej więcej po środku i tak to później będziemy jeszcze ustawiać. Więc tak, teraz rozwijamy sobie nasze transform grupy w środku. I mamy zawias P, zawias L, drzwi P, drzwi L. Zaczynamy od prawej części drzwi. Więc zaznaczamy tą transform grupę, następnie rigid body odznaczamy i teraz możemy skalować całe to pióro razem z zawiasami i klamką. Ja już to wcześniej zrobiłem, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie są wytyczne. I teraz, po przeskalowaniu tych drzwi widzicie, że utopiły one się tutaj w posadzce i bardzo ważne info również, nie podnosimy drzwi po skalowaniu, tylko robimy to całym triggerem. Tak sobie teraz tutaj wyciągnę na zewnątrz lekko i podniosę cały trigger. Następnie, co musimy zrobić? Musimy zrobić dokładnie to samo z drugą częścią. Nie, przepraszam. Z tym jeszcze poczekajmy. Teraz zaznaczamy zawias P. Później rozwijamy zawias drzwi P. Zaznaczamy zamek i przy pomocy Ctrl X wycinamy go i wklejamy go sobie na dole. Teraz co musimy zrobić? Zamrozić tą grupę, czyli zaznaczamy na zawias P, prawym klikamy i pokazuje nam się menu, wybieramy mrożenie. Standardowo te dwie pozycje są zaznaczone, zaraz tylko po pokazaniu się tego okienka odznaczamy to i bierzemy skalę. I zauważcie, co się stanie w tym miejscu, jeżeli teraz zamrożę skalę. Dlaczego użyłem tej funkcji mrożenia? Więc po zeskalowaniu tych drzwi i zamrożeniu tej grupy, wklejając ten zamek z powrotem, będzie on pierwotnych wielkości, czyli nie będzie rozciągnięty, nie będzie wydłużony czy poszerzony, będzie tak wyglądał jak przed edycją tej drzwi. Teraz
bardzo ważna informacja, bo wczoraj się właśnie z Sebą głowiliśmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Widzicie ten rygiel tutaj, to jest rygiel od, znaczy kotwa od zawiasu. Jeżeli Seba skaluje prawą część drzwi, ta kotwa pozostaje w tym miejscu. I wówczas robimy to samo z drugą częścią drzwi. U mnie jest inaczej i właśnie nie wiem dlaczego, że po zamrożeniu transform grupy prawej strony drzwi ta kotwa ucieka do góry. I teraz jeżeli ta kotwa wam nie ucieknie, robicie to samo z drugą stroną drzwi. Jeżeli jednak ona odskoczy do góry, musicie zrobić to moją metodą. Więc następnie zaznaczamy sobie drzwi lewe i teraz klikamy w Rigid Body i zmieniamy na static tutaj. Wówczas ta nieaktywna transform grupa stanie się aktywna, ale żeby to zobaczyć, musimy przeskoczyć i wpisujemy tą samą wartość co wcześniej, z tym że teraz możemy te pióro drzwi podnieść w tym miejscu, nie całym triggerem, bo wcześniej nie wolno było tego zrobić, ale w tym przypadku jest to konieczne. Dobra. I jest to tak jak teraz widzicie. Następnie co robimy? Wycinamy tą prowadnicę. Zapisujemy ją tutaj. I teraz zamrażamy tą skalę, tak jak robiłem wcześniej. Skala została zamrożona. Następnie co musimy zrobić? To jak widzicie, musimy teraz poszerzyć drzwi. Robimy to w ten sposób. Łapiemy za zawias w tym miejscu i po prostu przesuwamy drzwi w taki sposób, aby nam się schowały. Będzie to lepiej widoczne u dołu. Zróbmy to tak. Kopiujemy tą wartość bez minusa i wklejamy ją tutaj. Następnie, jeżeli już tutaj jesteśmy, przeskalujemy te drzwi. W tej pozycji. Robimy to samo z drugiej strony. Zaszły za siebie. Damy tutaj 5 za dużo. 4 za dużo. Damy 3, zobaczymy.
trochę to takie głupiego robota, no ale inaczej tego nie zrobimy. 6. 6. 7. I tutaj mamy 7. Dobra. I teraz jeszcze raz zamrażamy skalę. I teraz z powrotem wklejamy zamek i prowadnicę. Pamiętajmy o umieszczeniu ich w odpowiednich transform grupach, czyli po podniesieniu ich. Teraz muszę zobaczyć, czy zamek jest. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy zaznaczyć zamek i wyciągnąć go do zewnątrz w taki sposób, aby było widać ten język. Okay. Tutaj możemy z powrotem przełączyć na kinematic, bo już są drzwi zeskalowane. I teraz będziemy skalować prowadnicę i rygiel, czyli sam rygiel. Zaznaczamy rygiel, tutaj static i wybieramy pozycję skala Y. I wpisujemy na przykład 1,5, a tak strzeliłem, zaraz zobaczymy, czy będzie troszkę za dużo. 4,8, za mało, 4,9, ok. Mrozimy skalę. Zmieniamy z powrotem na kinematic i to samo robimy z dolnym ryglem, czyli static zamrażamy. I ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, jest rozciągnięcie tej tulejki i umieszczenie w odpowiednim miejscu.
7, 6, 5. Coś takiego. I też możemy tutaj zamrazić. To teraz mam grupa. A. Zobaczymy, co się stanie, jak to zamroża. Nic nie jest to. I w ten oto sposób. Czekajcie, jeszcze posprawdzam, czy wszystko jest ok. Wygląda na to, że jest ok. Więc teraz zapisujemy i czas zrobić test w grze. No to teraz wczytujemy naszą mapę. Tak oto prezentują się te drzwi w grze. Zapomniałem Wam wspomnieć o jednej rzeczy, że zanim zapiszemy zmiany w edytorze, należy sprawdzić, czy wszystkie pod transform grupy w głównym transformie trigger mają atrybuty kinematic. Bardzo jest to ważne, żeby nie było tam statycznych elementów. Czyli sprawdzamy sobie w rigid body, czy wszystkie elementy mają atrybut kinematic. Więc tak, no to testujemy.
Dlaczego? Więc jak widzicie, wszystko działa poprawnie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. A, jeszcze jedna ważna rzecz. W paczce będzie kilka różnych drzwi, bo oczywiście będzie to wydane z różnym kątem otwierania i z różnymi opcjami otwierania. Więc zachęcam do pobierania, bo naprawdę warto mieć takie drzwi w swoim budynku. Oczywiście, jeżeli komuś nie pasuje, tak jak na przykład w tym miejscu jest to nowa hala, drzwi są stare, można sobie tam jakoś tą teksturę zmienić, to nie ma z tym problemu. Także jeszcze raz dzięki serdeczne za uwagę, zachęcam do pobierania i pozdrawiam Was, Turbo.